Dzisiaj na lekcji chcemy zająć się etapem średniowiecza, czyli czasem, kiedy Kościół z małej jeszcze wspólnoty chrześcijańskiej stał się instytucją, z którą zaczęli liczyć się wszyscy wielcy ówczesnego świata. Przede wszystkim średniowiecze dla Kościoła było czasem wielkiego rozwoju. Takim symbolem tego, na czym chcę się skupić teraz, są katedry. Potężne, wielkie kościoły, które były stolicą kultury, sztuki i życia całych społeczeństw. Ale średniowieczna katedra jest związana także z posługą biskupa i nauczania. Dlatego w średniowieczu bardzo dużo nauczano wiary katolickiej. Drugim takim elementem były klasztory, które były centrami kultury, rozwoju, myśli, ale także promowały pewien styl życia, o czym jeszcze będę mówił za chwilę, dla społeczeństw, które od nich się wzorowzowały, nawet nie tylko w życiu religijnym i moralnym, ale na przykład w rolnictwie czy rybołówstwie. Kolejnym zagadnieniem, które jest ważne dla spojrzenia na Kościół w średniowieczu, było to, że doszło do pewnego sporu pomiędzy władzą świecką a władzą kościelną. Był to tak zwany spór o inwestyturę, kiedy to władcy świeccy chcieli narzucać, kim będą biskupi, ale także ze strony Kościoła była rywalizacja o to, kto będzie obsadzał urzędy. Powiedziałem nieco wcześniej, że niektóre klasztory narzucały pewien styl, sposób życia. Takim opactwem było opactwo w Cluny i klasztory, które od niego jakby pochodziły, z nim związane. Opactwo w Cluny. Było tam wielu mnichów, którzy prowadzili zdrowe, piękne życie, przykładne życie chrześcijańskie. I właśnie w tym środowisku wychowuje się niejaki Hildebrand, który zostaje papieżem Grzegorzem VII, który doprowadza do wielkiej reformy Kościoła w średniowieczu. Sprawia, że Kościół, z którym stawał się instytucją coraz bardziej świecką, coraz bardziej zainteresowaną dobrami materialnymi, wraca na swoje właściwe miejsce, na tory duchowe. Co takiego dokonało się w reformie gregoriańskiej? Usunięto symonię, czyli wprowadzono zakaz sprzedawania urzędów kościelnych za pieniądze. Wprowadzono obowiązkowy celibat dla duchownych. Celibat to znaczy stan bezżenny. Od tego czasu księża nie mogą zawierać związków małżeńskich. Zakaz przyjmowania godności z rąk świeckich. Nie można było zostać znaczącą postacią w kościele, dlatego że uczynił to możnowładca bądź bogaty człowiek, a tylko z nadania godności kościelnych. I wreszcie usilna walka o poprawę obyczajów wśród duchownych. Zdrowe, dobre życie moralne stało się tym, co Kościół w średniowieczu starał się promować.